12 godzin, czy próbetki? Patrzę. Kosmetyki. Ja tylko stoję. Przeprowadzek! Cześć, to jest na kanale Agnieszka Krzylak Vlog. To jest moja przeprowadzka, pierwsza od 6 lat. Ale zobaczcie w ogóle, jak to wszystko wyglądało od samego początku. Mam już prawie całe mieszkanie przejrzane i powywalane stare rupiecie albo pooddawane. I teraz jeszcze czas na kuchnię, ale pokażę wam w ogóle taki ostatni rzut jeszcze tego, jak wygląda mieszkanie. Tak wygląda mniej więcej kuchnia. Tutaj właśnie jeszcze wszystko musi być poogarniane, posegregowane rzeczy, które zostają, a które są do zabrania. Tutaj, jak widzicie, jest mama. Cześć, mamo! Mama siedzi w salonie i tutaj też tak mamy małą segregację rzeczy. A tutaj mam piękny pierdzielnik sypialniany. Rzeczy się suszą na suszarce, ostatnie pranie można powiedzieć. Tutaj są jakieś szafy, wszystko jest ogólnie przebrane, porozwalane, wszystko powyciągane i tylko trzeba będzie to pakować w kartony. Ogólnie tutaj naprawdę, słuchajcie, dzieje się bardzo dużo, wszystko jest tutaj pomajtane. Takiego syfu bardzo dawno nie było, nawet nie wiem, czy kiedykolwiek był, ale stwierdziłam, że muszę wam pokazać, żebyście widzieli jakby jak to wygląda przed i potem jak będzie wyglądało w trakcie. I jak będzie wyglądało po. I ostatnie miejsce, czy moje ukochane studio. Tutaj też już, jak widzicie, trochę z pustych pudełek. Tutaj w ogóle są już jakieś kartony. O, to jest moja ulubiona wystawka Harry'ego Pottera. Chyba kiedyś wam ją pokazywałam, ale nie jestem pewna, więc jeżeli nie pokazywałam, to proszę bardzo, jeszcze w starym mieszkaniu. Tutaj dużo różnych rzeczy, które pojadą też i będą musiały być posegregowane, w tym kosmetyki. Tą część nagrań też znacie. I jeżeli chodzi właśnie o nią, to zastanawiam się, jak bardzo się zmieni, bo na pewno musiała coś zmienić, ale z drugiej strony bym też chciała zostawić taki touch. Natomiast zobaczymy, co z tego wyjdzie w nowym mieszkaniu. Punkt numer jeden to przejrzenie wszystkich rzeczy, żeby usunąć te, które są przeterminowane. Widzę, że założyłaś okulary. Jesteś gotowa czytać instrukcję. Czytać będę. Nie instrukcję, tylko te daty przydatności. O, tak? Będę czytać. No to zapraszamy. Chciałam tylko pokazać moją półkę z zapasami jedzenia różnych... O, dużo będzie to. To jest twoja półka. W mojej półce się zmieści. Więc trzeba przejrzeć wszystko, bo ja tu przywożę na przykład z różnych wyjazdów i wrzucam tutaj. I będę po prostu musiała przejrzeć, czy jakby na przykład te rzeczy są jeszcze w ogóle do zjadliwe, czy nie. Przeszłyśmy do pojemników i ja będę teraz robić garnki. Tutaj te wszystkie szafki już są przejrzane. Tutaj mamy różne śmieci posegregowane w różne miejsca. Ogólnie pamiętam, że się mega bałam tej wyprowadzki, bo trzeba wszystko przejrzeć, wszystko sprawdzić, powyrzucać, co oddać, co popakować. I to jest bardzo dużo rzeczy, a ja mam bardzo dużo rzeczy swoich też. Bałam się, ale raz na 6 lat można to zrobić, więc cieszę się, że jesteście ze mną. The next day. Nie byłoby przeprowadzki bez wyjazdu do Ikei, ale w drodze do Ikei podjęłam bardzo impulsywną decyzję o tym, że jednak stanę jeszcze wcześniej w Maku, żeby napić się kawy. Bo jak tylko wsiadłam do samochodu, to już miałam takie... A mamy poważne zadanie, ok? Dzisiaj jest Ikea, dzisiaj jest kupowanie łóżka. Mamo, czy ty sobie życzysz też z Ikei? Czy życzysz sobie coś z Maka? Że tylko kawę, ciasto? Nie, to ja wystarczy, że kawę się napiję. A, czyli kawę. Paula, czy to jest dobry pomysł? Bardzo. Czyli impulsywna decyzja o wizycie w Maku jednak jest poparta, więc z To brak kawy. Ekspresowe. Dzień dobry, poproszę jedno pojedyncze espresso, jedno podwójne espresso z taką odrobiną mleka jakiegoś roślinnego. Nie wiem, czy tak się... Ale pani powiedziała, że już w momencie, więc jest to jakiś problem, ale w Maku się rzeczy dzieją i tak. Dzień dobry. Jeszcze nigdy nie zamawiałam tak kawy, więc okazuje się, że jak zamówicie sobie podwójne espresso albo w ogóle espresso z dodatkowym mlekiem, to jakby dostajecie mleko osobno i kawę osobno i możecie sobie wybrać tyle, ile chcecie. I dostałam z pianką na gorąco. Czyli da się zamówić takie swoją wersję kawy. Naszym głównym zadaniem jest kupić wszystkie rzeczy z listy w jak najkrótszym czasie i nie popaść w chaos, bo Ikea szczerze mówiąc mnie pochłania. Więc trzymajcie mnie w ryzach, proszę. Mamy listę zakupów i trzeba się listy trzymać, jak dorośli ludzie. A może ustalmy czas? Toż wtedy szybciej będziemy to załatwiać. No, zobaczymy. Ja w najkrótszym czasie ja chcę zobaczyć, 2 godziny. Ja chcę zobaczyć, słuchajcie, jak łóżko. Start? Mamo!
Ja na czas lepiej pracuję. Jak się będziesz lepiej czuła, ustaw sobie jakiś minutnik. Okay. Więc w każdym razie, ja się zastanawiam, czy wejdzie nam łóżko do tego auta. Jak nie wejdzie, to będziemy kombinować, ale o, pan pędy do pomocy będzie na pewno. Dobra, lecimy. Łóżko nam zabierze. Ja po prostu muszę tylko chyba szybko przejść przez te miejsca. Naprawdę, to musi być tryb taki, wiecie, taki... Najgorsze są takie fejkowe mieszkania, dlatego że macie w głowie takie coś, że tak mogło długo wyglądać, może kupię wszystko, co tu jest. Jezu, ile ludzi, jak to się dzieje? Ale również akcesoria, tylko pudła, pudełka. Zarówno materiał, co to za szkolenie? Ej, widzieliście jakieś coś takiego? Dajcie znać, jeżeli widzieliście takie obchody pana z mikrofonem i tłumaczeniem rzeczy. Dobra, ale nas nie rozprasza nawet pan prowadzący prelekcję, bo my mamy cel. Wydaje mi się, że doszliśmy do pierwszej naszej stacji. Są łóżka, proszę bardzo, materac, nawet tam się pan walnął, żeby sobie sprawdzić. I teraz szukamy konkretnej ramy łóżka i mam nadzieję, że ona tutaj będzie, bo w teorii powinna być. To chyba jest to. Zaraz, bo to miały być półki, ale to chyba nie jest to, bo to miały być trzy półki, nie? To w ogóle ja uwielbiam, jak w łóżku jest takie miejsce na pościel dodatkowo. To jest mega fajne. Dzień dobry. Mam pytanko, czy jest może rama łóżka Norwi? Jest? Tylko, że to będzie w odcieniu czarnym. Dobra. A, bo ona miała mieć jeszcze ten zagłówek taki. Znaczy, bo to jest opcja rozbudowania o zagłówek, ale to jakby nie jest w zestawie. O Jezus, a tak, żelak. Ja. To Jezus, czy... A to moja mama, jakby cały zestaw. Dobra, czyli rozumiem, że można jeszcze do tego dodać ten zagłówek. Można, jak najbardziej. Okay. Teraz jesteśmy na dziale, gdzie mają być haczyki i w ogóle zobaczcie, jaka tu jest piękna kuchnia. Czy możemy pomówić o tym różowym... Różowa Pinki. A Pinki, osiem Pipi. Jakby tutaj to jest jakby kuchnia, którą mogłam mieć ja i którą mogłam mieć Dominik. Nawet są, proszę bardzo, jest różowa zastawa i są takie śmieszne, piękne lampioniki. Ogólnie jesteśmy tutaj chyba pół godziny i udało mi się zrobić dopiero ramę łóżka i haczyki, a jakby jest jeszcze milion innych rzeczy, więc po prostu trzeba szybciej, jakby się człowiek zatrzymuje przy każdej mniejszej rzeczy. No wiem! Teraz zaczyna dopiero akcja, bo teraz wchodzimy do miejsca, gdzie już jest wszystko i właśnie tam są te pudełka, których właśnie szukałyśmy cały czas, no i cała reszta rzeczy, więc tutaj będzie chyba jeszcze trochę, jeszcze gorzej nawet. Potrzebujemy zasłon do nagrań, żeby wygłuszały dźwięk, ale bardzo możliwe, że ich obecnie nie ma. Właśnie pan nam pomaga. Okazało się, że dźwiękochłonna zasłona jest tak cienka jak firanka, więc postanowiliśmy po prostu wziąć najgrubszą zasłonę, jaką tutaj znalazłyśmy. I to jest taka zasłona wyciemniająca, zaciemniająca, nie wiem jak się nazywa. I bierzemy, słuchajcie, uwaga, 7 opakowań. Ja się zastanawiam w ogóle, jak skończymy, z jakim wózkiem skończymy ogólnie, bo przyszłyśmy tu po jakieś 7 może przedmiotów, a ja już wrzuciłam 2 razy więcej. Mamy takie pudła i takie pudła i one będą na różnego rodzaju rzeczy, które nie są potrzebne, żeby były pod ręką. Ja uważam, że to jest mega. Słuchajcie, naprawdę, jakby używajcie tych pudełek, bo to jest super. Segregujecie z tego rzeczy, jeżeli jeszcze ich nie używacie, polecam agregrzewek. Co ty zobaczyłeś? Już mamy prawie skończoną listę, ale jakby zakochałam się w tym i Paula teraz ja się przyłapała. Dobrze mnie przyłapałaś w zasadzie, bo jakby ja bym tam zniknęła. Nie jest tak źle, mamy zapchany tylko jeden wózek i troszeczkę tutaj. Mama pakowała Tetris, gratulujemy. Oczywiście nie byłoby Ikei bez jedzenia w Ikei, więc mam klopsy. Akurat ja mam roślinne i tutaj jeszcze mnóstwo dodatków, sałatkę, bo kocham. A ja mam kaczkę. Niam, niam. Dobra, przyszły nasze paczki. Chyba nie jest najgorzej, bo one są cienkie. To są te najdłuższe, ale one są dosyć cienkie, więc one mogą wejść. To się może udać. Mama już tu rozkminia, słuchajcie, jak ułożyć Tetrisa w naszym bagażniku. Cieszę się, że cię mamy tutaj, naprawdę, bo jakby mama jest mistrzem kładzenia rzeczy do... Kubika. Tak, mistrz kubika. O właśnie, mama pracowała w logistyce, więc jakby wiedziałam, kogo biorę na dezek. Trzeba, wiadomo, też dać pracowniczy obiad i wtedy człowiek lepiej pracuje. Od razu głowa się włącza. Ile osób trzeba do prowadzenia wózka? No ale 2 już nie wejdą w poskoczu. Nie wejdzie ani jeden. Zobacz, bo między siedzeniami nie wejdzie na poskoczu. Ja nie wiem, jak ja będę jechać. Tetris, 4 osoby. Ale dało radę. 4 osoby tu pakowały i 4 osoby wejdą do auta. Mama jest jakąś specyfiką. Wejdą i wyjdą. Będzie trochę ciasno, ale przynajmniej jeden samochód. Dobra. Dobra.
zna się. Dojechaliśmy i teraz trzeba to wszystko wyciągnąć i wieźć na górę. Jedna osobowa, jedna towarowa, zapraszam. Kartony numer raz, karton numer dwa, a to jest ta przestrzeń, a to jest nasz monter. Tutaj masz cały sprzęt, a tu jeszcze, przepraszam, tak, tutaj sprzęt numer dwa. Paula zarządziła otworzyć pudełko numer jeden. To ma sens, pudełko numer jeden, szukać instrukcji i robić według instrukcji. Teraz tak wygląda cała sypialnia, gdzie mamy tu rozłożone wszystkie chyba kartony prawie i to jest stacja gdyby składania głównego łóżka. Tutaj mamy złożone już szuflady do tego łóżka i jeszcze tutaj jest druga stacja. Tutaj jest stacja, uwaga, ogarniania kartonów. Mama tutaj sprząta wszystkie śmieci, wszystkie kartony i tutaj jest jeszcze kolejna stacja kolejnej części łóżka. I okazało się, że przez to, że się nie znam na składaniu mebli, to wzięłam za mało jak gdyby narzędzi i nie mamy na przykład młotka i ja na przykład mam młotek taki, a Paula ma młotek taki. I jakby dobijamy te biedne rzeczy po prostu waląc w nie jakimiś narzędziami, które są w miarę ogarnięte i się jakby nie rozwala od tego uderzenia. Więc jakby mamy jeden śrubokręt i zero młotków, tylko jakieś takie dziwne narzędzia. Tak, klucze, ale dajemy radę jakby, no nie, żeby nie było. Zobaczcie, jaki tu piękny stelaż powstał. Już widać nawet, że to jest łóżko, jest już jakaś rama. Paula teraz siedzi tam, gdzie będzie spanko. Jestem zajarana. W ogóle w składaniu mebli samemu jest coś takiego, że jest taka satysfakcja, że potem się na tym na przykład śpi i się samemu składało. The next day. Uwaga, przeprowadzka, czas start. Zaraz wchodzą panowie i się zacznie. Nie mam pojęcia, co tu się będzie działo. Dzień dobry. O, jest jaka wielka foja bąbelkowa. Czy będzie trzech panów, czy czterech panów? Trzech, dobrze. Nie, tu czterech to nie trzeba. Kartony, taśmy, folia. Ja mam też folię bąbelkową, ale w takiej wielkości. Dobrze, bardzo dobrze. Powiem wam, że teraz dopiero zaczyna to do mnie dochodzić i mam takie, o Jezu, jak to? Jakby ja tu mieszkałam 6 lat i nagrywałam dla was w tym miejscu 6 lat. Więc po prostu to jest takie niesamowite, że to będzie zupełnie inna przestrzeń. Czekajcie koniecznie potem na drugiego vloga, jak wrócę z wyjazdu i będzie urządzanie mieszkania, całe takie, wiecie, meblowanie i tak dalej. Papa, to miejsce, papa. I w ogóle to jest jeszcze taka moja mapa do zdrapywania chyba. Wezmę ze sobą. O Jezu, ale się stresuję. To już moje nagrody YouTube'owe są spakowane. Tutaj mam jeszcze całą szafę takich ciuchów eventowo, jakichś wyjazdowych na festiwale i tak dalej. Jakieś buty, w ogóle kosmetyki, okulary. No, dużo tego jest. Właśnie usłyszałam kątem ucha, że pan poprosił, że może byś sobie usiadła i odpoczęła. Tak, dokładnie. Ale i powiedziała, a pani jest tych, co nie potrafił usiedzieć na D. Ja tak samo mam. Ale to absolutnie nie była żadna aluzja. Ja próbuję nagrywać i pakować się jednocześnie. Sobie to naprawdę wszystko elegancko. Dość dobra, tuszką mam skończyć. Tak mi się też wydaje, że wy sobie ogarniecie na luzie. Rzeczy tak szybko się dzieją, ja po prostu nie zauważam, a już wyjeżdża połowa rzeczy. Ja tak wejdę na chwilę do łazienki, zaczęłam sobie układać coś i patrzę i nagle już nie ma połowy studia. Zobaczcie w ogóle, jak teraz to wygląda. Tutaj już Harry'ego Pottera, jakby nie ma nic. O, zaraz, jeszcze tu Gryffindor. Tutaj były wszystkie takie pracowe rzeczy typu kamery i tak dalej. Teraz ta pustka jest... Pustka jest pusta, jestem w szoku. Serio, weszłam i nagle nic nie ma. Tutaj jest na przykład gazetka Bravo, w której byłam. Zobaczcie. Grzelek. Tutaj jest moja świeczka z Harry'ego Pottera, w której jest jakiś naszyjnik. I ja jeszcze jej nie zdążyłam nawet odpalić i odkryć tego naszyjnika. Ale kosmetyki na przykład jeszcze tutaj są, więc kosmetyki zostały. No i jeszcze cała jakaś taka biurowa przestrzeń. Dobra, wracam z powrotem do łazienki. Ja naprawdę, słuchajcie, stąd po prostu przenosiłam rzeczy jakby tutaj i w międzyczasie wyjechało pół studia. Nie wiem, jak to się stało. Co tam pakujesz? Maskoteczki. Najważniejsze rzeczy. System karteczkowania. To, co jest z karteczkami, to zostaje. Dobra, czyli mamy tak, zostaje. Naklej na mnie karteczkę. O, ja zostaję. Tak, proszę bardzo. Tutaj ja zostaję. Tak. Mama jest z rzeczą, która... Rzeczą. Nie. Aż
teraz już nachylam na pralki jakieś i na sprzęty teraz są tu mam. To było, słuchajcie, w ogóle sprzed chyba 4 lat w Los Angeles. To była impreza Anastazji Beverly Hills, Halloween. I z Harem się przebraliśmy. W ogóle jestem w szoku, słuchajcie, bo jest tak dziwnie, tak pusto. I to jest, to są sekundy, ja się odwracam i nagle nic nie ma. Kuchnia już cała w ogóle wyjechała. Panowie już wynoszą do auta i potem pojedziemy tym autem do drugiego mieszkania i trzeba to wszystko wnieść, poukładać w konkretnych pokojach, a potem to rozpakować. Więc jakby na razie to jest 1/4 naszej roboty. I myślisz, że ile jeszcze będziecie tutaj siedzieć przy tym? Czyli panowie powiedzieli 12 godzin mniej więcej. Zaczęliśmy o 9, więc znaczy, że skończymy tak mniej więcej koło 9, ale jeszcze na pewno jutro będzie rozpakowywanie tego wszystkiego, więc 12 godzin, czy prowadki? Najtrudniejsza rzecz, czyli zabieranie słodyczy. Spakować słodycze w jedną puszkę i po prostu wrzucę wszystko jakby naraz. Ale kocham to miejsce i kocham tą słodyczownię. To jest tak, że jak ktoś przychodzi... Dokładnie, patera. Słodyczowa patera. Deszcz cukierków. Tutaj w ogóle mam całą ścianę, jak widzicie, jakichś magnesów i jeszcze w ogóle zdjęć z wyjazdów, więc to też będę musiała oddzielnie zapakować i fajne jest to, że w nowym mieszkaniu to będzie miało zupełnie inne miejsce, bo mam na to zupełnie inny pomysł, więc jaram się, mam nadzieję, że się uda, a te, które się nie zmieszczą na ten nowy pomysł, będą gdzieś właśnie w kuchni też, ale na przykład mam tutaj też jakieś wspomnienie, jakieś takie rzeczy, na przykład, nie wiem, jak leciałam z wodochronem, albo teraz jak byliśmy w Laponii, byliśmy na lodołamaczu, to jest taki dyplom. Znalazłam wspaniałą książkę, czy trzeba jakoś... Jest do Harry'ego Pottera, no. Wiesz, ale panowie chyba już nie jest się jakoś, to nie? Ale dobrze, spokojnie, oni to na pewno zrobią. Okay. Bo uwaga, to są grafiki z Harry'ego Pottera i z Fantastycznych Bestii. To są twórcy, którzy robili grafiki w ogóle do Harry'ego Pottera. I na przykład tutaj macie mapę maruderów, w zasadzie Hunsfotów. Sklep ze słodyczami braci Weasleyów, więc ogólnie no, jest taka super książka dla fanów Harry'ego Pottera. Tutaj jeszcze pewnie widzieliście parę razy to lustro. I to lustro jest, słuchajcie, z napisami od moich przyjaciół. Myśli na lepszy dzień. Tutaj są też jakieś rysunki z wyjazdów, na przykład tutaj jest z Amazonii, tutaj jest z jedzenia ramenu, na przykład jak byłam w Japonii, tutaj jest Harry Potter, jest Niffler, więc ogólnie jest dużo takich fajnych wspomnień plus dużo fajnych zapisków. Chciałam wam pokazać ogólnie moją maskę, którą zrobiłam i ona była jakby na tej główce założona, to całe spadło, ta maska spadła na ziemię i byłam pewna, że to wszystko się rozwaliło, ale jakimś cudem zrobiłam ją na tyle dobrze, że jakby jest w całości, nadal, nic nie odpadło. 2,5 godziny i ogólnie już są szafki puste, jakby nie ma naczyń, nie ma garnków, został tylko ekspres do kawy, więc nie widziałam tej kuchni w taki sposób, znaczy tak w takim wyglądzie od 6 lat, w ogóle nawet nie przypominam sobie takiego stanu. To jest pierwsze pomieszczenie, które jest puste. Tak, kuchnia jest pierwszym pustym pomieszczeniem, dokładnie. Tutaj mamy worki z moimi ciuchami różnymi. Panowie są tacy mieli, że wszystko pakują w wory. No a potem trzeba będzie to wszystko wyrzucić, ale przynajmniej już jest spakowane. Zobaczcie, ile tego jest, a już niektóre wyjechały. Wyjechały już niektóre, prawda? Z szafy? Tak, zgadzasz. No, czyli było tego zdecydowanie więcej niż to. Jeżeli chodzi o kosmetyki w studio, to jesteśmy tak mniej więcej do połowy. Ja się zastanawiam w ogóle, jaki patent panowie znajdą na pędzelki. Ja jakby co zrobię? Może w zasadzie to ufolią i tyle? Nie wiem. W ogóle, słuchajcie, jeszcze czekajcie ten moment, kiedy będziemy rozmontowywać całą tą ścianę, bo ta ściana wypada. Jej tutaj nie będzie. Bo my ją postawiliśmy tak, o, żeby zrobić studio. Jej nie było tutaj. Więc teraz jakby napatrzcie się jeszcze raz, jak to wygląda. Tutaj, proszę bardzo, ścianka. Jest ten kącik. Tego kąta tu nie będzie. Wyjdę teraz z wami z domu i pokażę wam, jak to wygląda w aucie. Więc tutaj jeszcze stoją kartony. Tutaj stoją niektóre kartony na klatce, takie rzeczy do mycia. I uwaga, idziemy zobaczyć. Dobra, uwaga, wchodzę. No i proszę. Większość mojego życia jest tutaj schowana, proszę bardzo, więc nie jest źle, naprawdę nie jest źle, słuchajcie. Nie obyło się bez ofiar. Jesteśmy właśnie w piwnicy i tutaj już za mną jest karton na telewizor i słuchajcie, jak szłam, to miałam kamerę tutaj w tej bluzie i mi po prostu się wysunęła, spadła i jakby tego nie widzicie wy, ale tutaj cały ekranik jest zbity. A niedługo wyjeżdżam, chciałam nagrywać dla was vlogi, więc mam nadzieję, że kamera będzie działać. Żeby nie było, że ściemniam, to jakby to jest mój ekranik i teraz jak go włączę, to widać wszystkie jakby rysy. Na szczęście, jak widzicie, jakby kamera działa, więc jest okej. Okay. Nawet dotykowy ekran działa, więc też jest okej, okay. Ale nie wiadomo jak długo podziała, więc tak się będę musiała go wymienić, ten ekranik cudowny. No ale tak to się dzieje w przeprowadzce, pomagałam mamie i...
wypadło. Uwaga, chciałam wam pokazać małą sypialnię. Jakby tutaj już wszystko jest puste z tej strony. W sensie, bo było sypialnię, tutaj wszystko już jest puste. Z tej strony, jakby tutaj też już jest wszystko puste, to po prostu są rzeczy takie delikatne i sentymentalne. I uwaga, uwaga, pusta szafa. Jakby nic tu już nie ma. A w jadalni, uwaga, na stole ostał się tylko domek. Tutaj został też tylko telewizor w zasadzie, bo to też największa rzecz. Tutaj słuchajcie, też prawie wszystko wyjechało. Naprawdę już serio, wszystkie rzeczy, które tutaj były, gon nie ma. Tak samo tu prawie wszystko wyjechało, więc robi się totalnie pusto, ale minęło w zasadzie 6 godzin, więc 6 godzin to jest dużo. Teraz okulary na patencie już. Czas na update samochodu, bo podobno, ja jest mi trudno w to uwierzyć, ale podobno jest cały zapakowany już. Tutaj śledzę jednego z panów. Zobaczmy, gdzie ta paczka idzie. Dzień dobry. Sytuacja rzeczywiście jest tutaj napięta, jest bardzo dużo rzeczy pod sam sufit, tak jak panowie mówili. I teraz trzeba to jeszcze wynieść, a potem trzeba to jeszcze rozpakować w domu. Ja cały czas to powtarzam, że jakby to jest dopiero początek góry lodowej. Jestem fanką tych kapci, to są najlepsze kapcie na świecie. Są wielkie, cieplutkie, ale nie za cieplutkie. To są takie wełniane, więc naturalna izolacja. Kapcie z Disneylandu. Po 6 godzinach mam takie, że już mi się nie chce, jakby ja już chciałam mieć w ogóle to rozłożone w drugim mieszkaniu. I jak myślę sobie, że jeszcze 2 dni mnie czekają, żeby to rozłożyć, przełożyć, to po prostu już mnie miota. Jakby już mam takie, please, chciałam, żeby to po prostu szybko trwało, na zasadzie serio, szybko. I teraz będzie ta niepokojąca chwila, kiedy moje studio zostanie też rozmontowane, bo jakby ta ścianka nie istniała wcześniej. Krok numer 1 to odkręcenie. Ściany. Ja tak próbuję się pasować między tymi, między wierceniem. Między wierszami. Tak, dokładnie wierszami. A, to mogę nie wierzyć. Nie, spoko, jest dobrze, bo jakby ogólnie ta szafa trzyma tam tą ścianę też, więc to jest taka konstrukcja. Zapytam panów, czy ja mogę pomagać, czy będę przeszkadzać, ja powiem, że mogę kibicować, więc to lubię. Ja jak najbardziej mogę tutaj klaskać, cheerować. Trzymam, pomagasz? Tak, tak. Trzymam ścianę. Widzę, pan trzyma, ja też trzymam. Nie, ja się w panu też nie trzymam. A rozumiem, ja też. To ja też muszę na łokcie. Już nie mogę. O, to, uwaga, to jest cień do oczu, który się rozsypał. Na tym dywanie, słuchajcie, jest tyle cieni do oczu, róży i wszystkiego, moich kosmetyków, które gdzieś tam spadły, wypadły. To jest historia. Poszła. Trzymacie tam? Poczekaj chwilę. I teraz dosuńmy ją tutaj, Adamie. Tu ją dosuńmy dole. Ja tylko stoję. Dobra. Pomagam. O, właśnie, bardzo dziękujemy. Czyli tak wyglądał ten pokój przed. Jaki duży. No, jak przestronny. Zobaczcie, że teraz jak się wchodzi, już nie ma w ogóle tej ściany. Jest taki zupełnie przejrzysty pokój. Zupełnie inny, jakbym weszła do nowego pokoju, naprawdę. Tu, jakby nigdy nie było tej przestrzeni. Ile na razie jest? 7,5? Chyba 7,5 godziny. Tara, jakie macie światło tam podwieszone? Już jest w ogóle ciemno, myślałam, że dupa będzie widać, a jednak widać wszystko. Więc jak widzicie, do samego końca jest upchnięte, więc jedziemy z tym na drugą lekację. Zastanawiam się teraz, ile będzie wypakowywania, przenoszenia tych rzeczy, ile to godzin będzie trwało. Mam nadzieję, że będzie super szybko. Napiszę wam tutaj, ile kartonów łącznie wyszło, bo teraz jeszcze nie wiem, ale jak już będę wypuszczać ten film, to będziemy znać tą liczbę kartonów, więc jestem bardzo ciekawa. No w wielu kartonach się człowiek zamyka, w wielu kartonach zajmuje się życie, ale i praca, bo jakby ja przenoszę całą pracę. Właśnie dlatego może ja jestem taka zagracona, pan powiedział, wcale tak nie powiedział, bo już mam dużo rzeczy, że ja też pracuję w domu. Policzymy, ile masz same studio i to jest właśnie to. No. A? Bo to wtedy masz, może tak, połowa to jest studio. Twoje studio, a połowa to reszta twojego życia. Przyjmijmy, tak, że jest dokładnie tak, mamo. Tak jest. Przyjmijmy, że jest tak. Dotarliśmy do mieszkania, jak widzicie, wszystko jest puste i teraz zapełnimy to kartonami i mam nadzieję, że bardzo szybko się wyrobię z tym, żeby to wszystko rozłożyć i żeby to było piękne mieszkanie, a nie taka pustka, jak w zasadzie teraz zostawiłam moje poprzednie mieszkanie. Tutaj będą meble, będzie kanapa, będzie stolik i tak dalej. Na razie nie ma prawie w ogóle nic, więc tutaj czekajcie na drugiego vloga, a tymczasem sprawdźmy, jak sprawnie przejdą kartony. Jeszcze pokażę wam górę, jak to teraz wygląda. Tutaj też mam totalnie pustkę, no jest dosłownie parę kartonów, które jeszcze tydzień temu tu przywieźliśmy. Tutaj będzie studio na tej ścianie, więc tak jak widzieliście tu, jak rozmontowywaliśmy te tła, to one będą tu i będą spuszczane tutaj. Z takim widokiem tutaj na Warszawę, proszę bardzo. Zaczęło się. Przyszli panowie, przyszły kartony. Pierwsze rzeczy dojechały. Mamy komodę do studia, kosmetyki różnego rodzaju, okulary. Jak myślisz, w ile czasu się uporacie z tym wszystkim? 2 godziny.
Chociaż panowie mówili, że krócej. I mam nadzieję, że będzie krócej, ale tak myślę o tej ilości kartonów. No to mi się wydaje, że tak około 2 godzin pewnie noszenia. Wow. Idziesz z włosami, widzę. To były kosmetyki, jakby co, a pan tak tym... Że mam nadzieję, że tam się nic nie poszło. Tak usłyszałam takie pum. Mam takie, patrzę, kosmetyki. Zobaczymy, zobaczymy. Łazienka, która tutaj jest, nie wiadomo. Jak to? Ja pakowałam jedną łazienkę. Że... Ale to są dwie. A, że dobra. Ja już się spodziewam. A to jest jakby dopiero na umówność. To jest... O nie, ale tego będzie tak dużo. Jakby pakowanie rzeczy typu zwalanie rzeczy do pudła, to jest jedno. Ale wyciąganie i układanie każdej rzeczy pojedynczo, żeby było ładnie i żeby to miało sens, ja tu spędzę tydzień. Ja miałam to tylko 2 dni zaplanowane. Nie wiem, gdzie przeprowadzek. Pewnie dlatego jej nie robiłam przez 6 lat. Cześć, mamo! Już możesz mnie dobić. Kolejna dostawa, jakby tego było mało. Sobie dopiero teraz człowiek widzi, ile jest tych rzeczy. Ja to miałam pochowane i jestem załamana, bo już nie mam takiej dużej szafy, która była tam. Co pan niesie w tym worku, panie Mikołaju? Prezenty. A, dobra, to już tam. Nie, proszę. Nie wiem, chętnie przyjmę. Była pani grzeczna, to dostawa. O, jak tyle prezentów jednego dnia dostaję, to nie wiem, co musiałam zrobić. Ale patrz, jaką formę robicie. No, na siłę robić. Tak? Tak. A przynajmniej tak to masz w pracę i siłkę w jednym. No nie wiem. Czekaj, gdzie ty dojdziesz? A z drugiej strony patrz, jakbyś pracował w biurze i byś się w ogóle nie ruszał. A nie, to... To byś musiał potem iść na siłkę i tak sobie, wiesz, robić. A tutaj masz już... Wracasz do domu, już jesteś na tyle zmęczony, że już nic nie robisz. Będę sobie tak to tłumaczył wieczorem. Dobrze. Może się uda. Będę zaczynać od rzeczy najważniejszych i potem będę przychodzić tych coraz mniej ważnych. I po prostu mam nadzieję, że jakąś część zostawię, wywiozę do piwnicy i w ogóle do nich nie wrócę. Bo podobno niektórzy robią tak, że przenoszą wszystko i dopiero potem jak się wprowadzają, to wyrzucają rzeczy. Więc ja mam szansę na to, że jeszcze duża część zniknie, więc nadal jest okej. 9,5 godziny w tym momencie mija. Jest update taki, że podobno jest już wyniesione niby 3/4 samochodu, ale ja jestem załamana po prostu ilością tych rzeczy i tym, że jakby to wszystko musi znaleźć swoje miejsca. Jakby mózg nie próbuje. Po prostu. Czy ktoś też się czuje tak jak ja? No, jest intensywnie. Ja mam wyprty mózg, ja nie wiem co się dzieje. Ale mam na przykład chusteczki do nosa od razu. No, jaki miałeś. Bez wypakowywania. O, patrz, zrobię domowo, patrz. Stało to w tym samym miejscu w starym mieście. Jest, już jest pierwsza atmosfera. Wiesz. To jest ostatnia rzecz, która wjeżdża. I uwaga, uwaga. Puste auto. Ha! Więc udało się zabrać wszystko z auta i teraz jakby to jest sprawa tego, że po prostu nagle trzeba to wszystko schować do szafek, które nie wiem jakby gdzie są i jak to mam zrobić, ale na szczęście na przykład zobaczcie, to wszystko co jest tutaj, to jest kuchnia, okej? Zmieściło się to w tamtej kuchni, więc to znaczy, że w tej też powinno się zmieścić. To jest jakby takie moje logiczne myślenie. Tylko w studio jest całe, ale mamy 3 regały. Głębokie. Które nie wiadomo gdzie się zmieszczą. Jeszcze. Pytanie, czy ten trzeci rego się mamy, czy będziemy miały. Ten z zakopanego. To się pokaże. Kiedy to będą? Koniec przeprowadzki. Dziękuję wam bardzo. Do zobaczenia w następnym odcinku, kiedy się mebluje.